Dom Kultury Plus to program, w którym mieszkańcy gminy Ciężkowice mogli zgłaszać swoje inicjatywy. Pomysłów było wiele, lecz wybrano 3 najlepsze, w tym ten zgłoszony przez mieszkańców Turska. Pod nazwą 7 świetnych świetlicowych spotkań z muzyką. Głównym celem inicjatywy było stworzenie grupy, która pod okiem instruktorów będzie szkolić swoje umiejętności muzyczne i taneczne. Pierwsze trzeba było wspólnie zorganizować całą grupę, gdzie w czasie wakacji, nie powiem, żeby to należało do zbyt łatwych, gdzie dzieci były rozsypane w różnych miejscach, ale mobilizacja nasza przebiegała bardzo dobrze i jak widać było, dzieci spięły się w siłę i spróbowaliśmy przynajmniej coś zrobić w tak krótkim czasie. Co dzieci zatańczyły? Pierwsze rozpoczęliśmy otwarciem poloneza, bo tak tradycja nakazuje, że ważne uroczystości były otwierane polonezem. Później weszliśmy w taniec ludowy, raczej narodowy, krakowiak. Zakończyliśmy tańcem dyskotekowym, takim nowoczesnym. Założenia były takie, że po prostu chcieliśmy zdobyć pieniądze dla dzieci i coś z nimi stworzyć, żeby po prostu zająć im czas w ciągu wakacji. Chcieliśmy ich nauczyć tańczyć, chcieliśmy ich nauczyć śpiewać, ponieważ mamy dzieci, które są wykształcone muzycznie. Chcieliśmy po prostu stworzyć taką grupę muzyczną i wynik jest taki, że po prostu pokazały swoje umiejętności pod względem tanecznym, muzycznym. Który taniec Wam się najbardziej podobał? Mi najbardziej taniec dyskotekowy. Polonez. Polonez, a Tobie? Mi też chyba polonez. A czy chciałybyście jeszcze właśnie tańczyć, kontynuować te próby? Tak. Tak. Tak, tak. Dlaczego? Kochacie taniec? No tak, bardzo lubię tańczyć. Lubicie tańczyć? Mhm. Ty też grasz na? Na skrzypcach, na pianinie. Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie do realizacji tego projektu tutaj przez Wieś Turską. Powiem, że wyzwanie było takie ciekawe, bo stosunkowo krótki okres czasu, a jednak udało się z dziećmi sporo zrobić. Tak mi się wydaje, że dzieciaki stanęły na wysokości zadania. Co do zajęć, fajna atmosfera, fajni ludzie, zawsze tutaj, nie tylko dzieciaki, bo dużo starszych osób, starszych, można powiedzieć, no mam, babć zaangażowanych, było widać przy tym projekcie, które zawsze tam czuwały nad dzieciakami i wspierały i zachęcały do grania, do śpiewania, a mi się przyjemnie pracowało, fajnie być w takiej miłej atmosferze koordynatorem takich muzycznych działań. Wydarzenie było pierwszym z finałów, bo już będą dwie takie imprezy, inicjatywy realizowanej w ramach Domu Kultury Plus. Lokalni liderzy, bo tak rozumiem osoby, z którymi tutaj współpracujemy, napisały inicjatywę, której założeniem były lekcje, zajęcia artystyczne z tańca, śpiewu, muzyki, to co żeśmy wszystko dzisiaj oglądali, ale także rękodzieło, które oglądaliśmy na ścianach, na ekspozycji, a dzisiaj finał tej pracy, bardzo udany, wskazujący na długą i ciężką pracę. W imieniu Centrum Kultury chciałem podziękować przede wszystkim pani Danucie Wróbel i Annie Jarosz, które były
pośrednikiem pomiędzy Centrum Kultury a Świetlicą i pomogły zrealizować, a tak naprawdę zrealizowały na miejscu założenia tego projektu. Serdecznie dziękujemy. Tak, nie tak dawno żeśmy zakupili ten budynek. Dzięki wysiłkowi mieszkańców został on odremontowany, adaptowany na potrzeby wsi. Nie upłynęło dużo czasu i dzisiaj jesteśmy na pierwszym bardzo fajnym spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez mieszkańców dla babć i dziadziów z tej miejscowości. Piękna impreza, myślę, że to jest początek dopiero potencjału, pokazania potencjału, jaki drzemie tutaj w mieszkańcach Turska. Bo jestem